Dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie imienia Marii Skłodowskiej-Curie mamy wyjątkowego gościa. Jest nim pan doktor habilitowany Tadeusz Stefaniak, rektor Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Witamy serdecznie. No tak na dobry początek, kiedy słyszy się o Akademii Wychowania Fizycznego, to aż się prosi, żeby zadać panu to pytanie, czy nadal funkcjonuje to słynne powiedzenie, czy ono ma nadal sens? W zdrowym ciele, zdrowy duch. No, mówimy chyba o oczywistościach tak naprawdę. No, chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że bez aktywności, odpowiedniej aktywności, tej optymalnej aktywności, de facto duch cierpi, ale też cierpi całe ciało. Skutki tego cierpienia widzimy przecież chociażby w odniesieniu do inwolucji, do ludzi starszych, którzy z chwilą, kiedy nie podejmują właściwej aktywności, mają przeróżnego rodzaju problemy. Problemy lokomocyjne, problemy związane z kompleksem chorób metabolicznych, co no, z tym ruchem się łączy. Także zdecydowanie, tu jestem rzecznikiem tej aktywności, biologicznie, pewnie Państwo o tym wiecie, przynajmniej 150 minut w tygodniu, to jest takie minimum, podzielone na dwie sesje po 75 minut, z uwzględnieniem, co zawsze podkreślam, nie tylko tak zwanych treningów czy aktywności takiej tlenowej, ale warto by było tutaj wyjść te strefy beztlenowe, interwałowe, bo wtedy mamy takie właśnie holistyczne oddziaływanie na te wszystkie strefy energetyczne, na te wszystkie przemiany naszego organizmu i w konsekwencji ta aktywność daje te pożądane rezultaty. Czyli odnosi się do wzmocnienia tak zwanych siłowników, czyli kości, mięśni, stawów, ale jednocześnie wpływa bardzo korzystny na układ krążenia, układ oddechowy, ba, układ hormonalny, bo przecież aktywność to jest pobudzanie. I o tym też się przecież często bardzo oficjalnie mówi, tak zwanych endorfin, czyli tych opioidów typu serotonina, dopamina, oksytocyna, więc tych właśnie neurotransmiterów, które utrzymują w równowadze nasz organizm, naszego ducha. I tak jak pan wspomniał, tutaj dają źródło tej równowagi i odnoszą się do aspektów emocjonalnych, a więc są zdecydowanie źródłem utrzymania właściwej kondycji psychofizycznej. Trudno sobie to wyobrazić w innym stopniu, zresztą tu można się oprzeć na ojcu medycyny Hipokratesie, który 4 wieki przed Chrystusem powiedział, że ruch i białko to kwintesencja życia. Ja przy okazji takich właśnie bonmotów, tych takich bardzo mocnych, jednoznacznych słów przywołuję słowa Wojciecha Oczko. XVI wiek, lekarz nadworny Stefana Batorego, który jeden z książek wskazał jednym ze zdań na coś, co warto myśleć z tyłu głowy, że ruch jest w stanie zastąpić niemal każde lekarstwo. Nie ma takiego lekarstwa, które by zastąpiło ruch. Dlatego też bez względu na to, czy jesteśmy w okresie wczesnodziecięcym, w okresie dojrzewania, czy też w okresie inwolucji, ta aktywność, na to jest tysiące tak naprawdę dowodów, jest w stanie nam wydłużyć nie tylko życie, ale i młodość. Tą młodość właśnie duchową, o której pan wspomniał. No ale na dzień dzisiejszy ta kondycja, jeżeli chodzi o Polaków i to młodych Polaków, chyba nie jest najlepsza. Ja wczoraj czytałem sobie, że 80% dzieci nie potrafi prawidłowo kozłować piłką. Tak? Wyczytałem, że takie badania były prowadzone. Nie mówiąc już o jakiejś takiej większej aktywności fizycznej, typu bieganie, czy też dłuższe jeżdżenie na rowerze. Jest jakiś pomysł na to, żeby to zmienić, żeby zachęcić tych młodych? Musielibyśmy tak naprawdę zmienić cały świat. No właśnie. O czymś co jest taką oczywistą, tautologiczną oczywistością, że zmiana tak naprawdę tych wszystkich instrumentów zewnętrznych. Zwróćcie Państwo uwagę, też dostęp do mediów, do komórek, dzieci, młodzieży, prawda, zupełne przesunięcie tak naprawdę tego, co jest naturą człowieka, czyli właśnie tę aktywność w stronę braku aktywności. Wirtualny świat w tej chwili zdominował nas potwornie. Jest mnóstwo badań zresztą prowadzonych pod egidą uczelni APF-owskich w Polsce, rozpoczętych w latach 70. pod egidą, pamięta profesora Przebędy, którego epigonii do dzisiejszego dnia oceniają taką zależność, relacje, związki przyczynowo-skutkowe między bazą, tą infrastrukturą dotyczącą możliwości udziału w aktywności, a samą aktywnością. Możemy sobie wyobrazić, że od lat 70. poprzedniego wieku ta baza, ten dostęp de facto do sali treningowej, do basenu, do tych wszystkich obiektów sportowych wzrosło 80%, a sprawność fizyczna, tak jak mówię, w naszym społeczeństwie obniżyła się o 30%, niektórzy nawet w wymiarze takim bardziej radykalnym mówią, że o 35%. Czy mamy na to wpływ? No oczywiście ten wpływ dotyczy uświadamiania, prawda? Uświadamiania zarówno na poziomie domu rodzinnego, a więc uświadamiania przez rodziców dzieciom, młodzieży, że ta aktywność jest
warunkiem sine qua non naszego zdrowia, naszego funkcjonowania, prawda? A te proporcje są zachwiane. Poprzez no, wszystkie de facto instytucje, wszystkie szkoły, placówki wskazujące na to, że ta aktywność jest niezbędna od pierwszych chwil naszego życia. Jakże istotnym okresem jest chociażby okres 5-6 lat, tzw. pierwsza podoba motoryczności, okres taki przejściowy, przedszkole, szkoła podstawowa, czy powiedzmy 9-11 lat, długa podoba motoryczności, że brak aktywności, odpowiedniej aktywności niestety rzutuje na aspekty koordynacyjne, czyli nie tylko mówimy tu o koordynacji fizycznej, ale koordynacji procesów nerwowo-mięśniowych, a więc tutaj jest to bardzo istotne. My oczywiście, no, mówię to w odniesieniu do naszej uczelni, a tych wszystkich uczelni, które są sprofilowane tą aktywnością, podkreślamy to stale. Mówimy o tym studentom, tym przyszłym ambasadorom, bo zresztą to dzisiejsze spotkanie szło też w tą stronę, żeby zwrócić uwagę na to, że jak mówimy o zdrowiu, to w tym zdrowiu nie możemy pominąć aktywności, bo na to zdrowie składa się interferencja właśnie aktywności, racjonalnego, sensownego odżywiania i odpowiedniej odnowy psychofizycznej, prawda? Jeśli te trzy obszary współgrają ze sobą, to jest szansa na to, że chociaż mamy pełno artefaktów, pełno zagrożeń, już nie wspomnę w tej chwili o tych takich zagrożeniach militarnych, o których gdzieś tutaj między wierszami była mowa, ale myślę o tych zagrożeniach związanych chociażby z coraz gorszym jedzeniem, napaszerowanym zresztą de facto cukrami, bo tych cukrów jesteśmy uzależniani, bo dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, poprzez niestety zaburzenia na właśnie w tej sferze kontaktów międzyludzkich, tych bezpośrednich relacji na rzecz, powiedzmy, tego świata wirtualnego, no czy mamy na to wpływ? No, prawdopodobnie nie, ale starajmy się w kontekście nie tylko przeszłości, jakby zamiłowania do tradycji, prawda, ale w odniesieniu do pewnych faktów, takich ewolucyjnych, filogenetycznych, prawda, że wiemy, co tak naprawdę gwarantuje to zdrowie i w tą stronę powinniśmy iść. No i oczywiście poprzez ten przekaz z jednej strony werbalny, a z drugiej strony to, co ja zawsze powtarzam, poprzez przykład. Lepszy przykład niż wykład, a więc my jesteśmy przykładem, prawda, przykładem racjonalnego właśnie podejścia do własnego ciała, czyli odpowiedniej aktywności, ale też właściwego podejścia do konsumpcji. To, co pan wspomniał, mamy 8 miliardów ludzi na świecie, z czego 2/3 to już jest stan nadwagi albo otyłości. Dramat, bo mówimy o pandemii COVID-a czy jakichś innych, powiedzmy tutaj, wirusów, to jest dopiero pandemia. Każdy kilogram dodatkowy to jest nieprawdopodobne obciążenie. Proszę sobie wyobrazić maratończyka. 42 kilometry, jeśli tylko ten maratończyk ma kilogram więcej ponad tą normatywną, optymalną masę ciała, to znaczy, że on bezproduktywnie, bez sensu w ramach tego maratonu przebiegł 42 km, czyli pokonał o 42 tony zupełnie absurdalnego ciężaru. 42 tony, a jak ma ktoś więcej o 5, o 10, o 15, widzimy, jak ulice wyglądają, prawda? Jak wyglądają osoby w wieku średnim i często poza, prawda? U nas te charakterystyczne, jak to niektórzy mówią, mięśnie piwne, prawda? Te wydatne brzuchy. No u pań nadmiar, powiedzmy, tej tkanki tłuszczowej też w okolicach miednicy, nie tylko, no ale to jest niewłaściwa konsumpcja, przetworzone nadmiernie pożywienie, zbyt bogate pożywienie w stosunku do naszych potrzeb jeszcze energetycznych czy budulcowych. No i niestety zmniejszająca się z każdą dekadą życia u ludzi aktywność fizyczna, albo praca, albo przeróżnego rodzaju obowiązki, prawda? A to zaczniemy od 1 stycznia, a to zaczniemy w czasie wakacji. No wspomniany zapał często. Natomiast to, co ja zawsze podkreślam, to jak mamy określony stosunek do zabiegów higienicznych na ciele, codzienna kąpiel, mycie zębów. Włączmy tą aktywność do tych podstawowych zabiegów higienicznych, że to nie jest przypadkowe, to nie może być przypadkowe, tak? Nie może być przypadkowym mycie ciała, prawda, ta ewolucja. Więc traktujmy to jako jeden z zabiegów higienicznych, który de facto bez względu na to, ile będziemy żyli, no bo tego nikt z nas nie wie. No tak. Ale jednocześnie, trzymając się tych zasad, jesteśmy w stanie zrobić wszystko i kiedyś, po latach stąd, zrobiłem wszystko, prawda? Czyli utrzymałem odpowiedni poziom aktywności. Nie paliłem, bo papierosy to faktycznie mówiąc najkrócej, prawda, bo można było długo na tym temat mówić. Nikotyna, te wszystkie smoły to akt samobójczy rozłożony w czasie, prawda, alkohol. Oczywiście no, często jestem pytany przez studentów, jak z alkoholem, jak z piwem, czy to piwo coraz częściej jest traktowane jak taki napój orzeźwiający, a nie napój alkoholowy. Więc słuchajcie, jeśli chcecie wypić jedno piwo po intensywnym wysiłku, bo w końcu są tam witaminy z grupy B, tak naprawdę drożdże, ileś tam de facto tych wszystkich biokatalizatorów, ale w piwie pamiętajcie o tym, jest maltoza. Jeden z najbardziej podnoszących poziom cukru we krwi. Cukru bardziej niż glukoza, w związku z tym, jak pijecie po intensywnym wysiłku takie piwo, to ta maltoza będzie wykorzystywana jako budulec energii w mięśniach i wątrobie, czyli glikogen. Ale jak będziecie pili jedno, drugie, trzecie piwo, oglądając cudzy mecz, no to w tym momencie mamy początek dramatu. Więc zero papierosów, z umiarem alkohol. Oczywiście po 18 warto by było nie jeść, wykorzystując ten zegar biologiczny i wskazanie na to, że po tej 18 faktycznie ta funkcja enzymów tego całego systemu wydzielniczego, enzymatyczno-hormonalnego, no, bez jedzenia zdecydowanie się poprawia, więc te wszystkie funkcje prozdrowotne również.
również. I dużo, dużo odpowiednia ilość ruch i odpowiednia ilość snu, żeby się o tym pamiętać. No właśnie, to sen to baza. Sen to baza, bo z wielu badań wynika, że jeśli po miesiącu nie dosypiamy, tylko w wymiarze jednej godziny w stosunku do tego, do tej ilości, którą powinniśmy de facto spożytkować na sen, to zaczynają się bardzo poważne problemy na poziomie podwzgórza, który traktuje niedobór snu jako niedobór pożywienia. W związku z tym, co to podwzgórze, ten sztab gadralny czyni, zwiększa oczywiście potrzeby na łatnienie, czyli więcej jemy, ale jednocześnie to samo podwzgórze, biorąc pod uwagę deficyt energetyczny, spowalnia naszą aktywność. Czyli z jednej strony ruszamy się coraz mniej, no bo jak nie masz aktywności, to dlaczego masz się ruszać, a z drugiej strony jemy coraz więcej. Nie? To taka jest triada fajna. Neuropeptyd Y, grelina w żołądku plus pobudzenie tam leptyny, adipolektyny na poziomie hormonów komórek tłuszczowych, no i tak to wygląda. Nie? W związku z tym no warto po prostu o tym mówić, warto nawet bez tej otoczki, którą ja w tej chwili panom przekazałem, że ta aktywność jest warunkiem, jeszcze raz podkreślam, niezbędnym, potrzebnym. Dwa takie treningi w tygodniu, czyli 150 minut, co zresztą też jest proponowane przez Światową Organizację Zdrowia, to jest takie minimum biologiczne, prawda? Podzielone dwie sesje po 75, bez względu na to, ile mamy lat, no, coraz częściej się mówi o chodzeniu, prawda, jako tej takiej naturalnej aktywności też ludzkiej, uwarunkowanej ewolucyjnie, natomiast no, musimy na to zdecydowanie więcej czasu poświęcić, wkomponowując to w te aspekty nadrzędne, najbardziej potrzebne, nie? Żeby nie było tego tłumaczenia, że a praca, coś tam, prawda, i zostawiamy aspekt zdrowotności na sam koniec. Nie? To ja ze studentami rozmawiam, po anatomii, po fizjologii, pytam, no, chociażby o ilość mięśni, czy kości, czy jakieś narządy wewnętrzne. I często się okazuje, że oni więcej wiedzą na temat swoich samochodów, którymi jeżdżą, są w stanie na podstawie głosu pracy silnika powiedzieć, co tam się dzieje, czy na podstawie głosu z tych dolnych części tego samochodu niż o własnym organizmie. Więc to jest takie smutne, że my często zapominamy o tym, że to my, ja nie mówię tutaj o jakimś takim egocentrycznym, wyjątkowo spojrzeniu na siebie, ale biorąc pod uwagę to, że człowiek zdrowy, aktywny daje więcej światła, więcej radości, więcej dobrych energii, więcej intelektu tym innym, no musimy o to dbać. No bo człowiek chory, człowiek tak naprawdę się źle czuje w swoim ciele, który ma zadyszkę, którego ten nadmiar kilogramów nie przytłacza i tak naprawdę te wszystkie procesy gdzieś tam na poziomie tego jądra migdałowatego zachodzą na bardzo niskim emocjonalnym poziomie, no nie jest w stanie dawać innym tyle radości, tyle dobra, ile by mógł. W takim kontekście, no miara naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do innych, więc zgodnie z zasadą Hipokratesa również piwą na nocerę przede wszystkim nie szkodzimy, tylko pomagamy, ale zaczynamy od siebie, prawda? No bo tutaj akurat mówię jako przedstawiciel tego obszaru kultury fizycznej, że trzeba zacząć od siebie. Więc jak mówię studentom aktywności, to oni też mają świadomość, bo to widzę, że ten ich przyszły rektor jest osobą aktywną. Jestem osobą aktywną i to, co nieraz powtarzam, a do kiedy pan profesor będzie ćwiczył? Ja mówię, do kiedy? Do setnego roku życia będę rozwijał formę sportową, tą formę aktywności fizycznej, a przez kolejne 20 lat, bo mniej więcej na 120 jesteśmy zaprogramowani, będę ją podtrzymywał, więc no, tak trochę żartobliwym tonie o tym mówię, ale sobie nie wyobrażam tak. Sobie właśnie tygodnia bez takich trzech, w moim przypadku trzech, a tak mówię, minimum dwóch aktywności, w sumie takie półtora godziny, bo to jest bardzo późno się widzi. A w dobrym czasie to mówimy, bo wiosna, czyli zachęcamy do uprawiania choćby intensywnych spacerów, prawda? Tak na dobry początek. Podstawa to taka ciekawostka, to, że po spacerów tu spotkałem się jednego z panów, który mówi, że ma cukrzycę, że je tam słodkie rzeczy, natomiast proszę sobie wyobrazić, że na te ponad 600 mięśni, jakie mamy, to są odkrycia ostatnich lat, ale potwierdzone, jeden z mięśni, płaszczkowaty, to jest jeden z mięśni łydek, nie otrzymuje glikogenu, tak jak pozostałe mięśnie. Jak to można wykorzystać? Co zresztą teraz w wymiarze nie tylko eksperymentalnym, ale takim praktycznym się robi. Jak ktoś ma hiperglikemię, czyli ma za dużo cukru, ma problem z insulinoopornością, to wystarczy, tak ja w tej chwili siedzę, prawda? Zrobić sobie przynajmniej 400 takich ruchów podeszwowo-grzbietowych, czyli siedzimy, unosimy pięty, opuszczamy te pięty jak najniżej i wtedy ten mięsień, ten jeden mięsień, który nie dostaje glikogenu, ten płaszczkowaty, przechwytuje z układu krążenia ten cukier, obniżając jego de facto poziom w całym układzie krążenia. Bądź te spacery, zresztą zalecane też wszystkim diabetykom, bo one uruchamiają brzuchaty i płaszczkowaty łydki, a więc ten mięsień, który o czym wcześniej nie wiedziałem, czerpie bezpośrednio, czy obniża poziom cukru na rzecz pracy, jaką wykonuje. Więc spacery jak najbardziej, podstawowe źródło aktywności. No ale tu jestem jeszcze zwolennikiem dołożenia do tego treningu oporowego.
Więc to, co jest źródłem nie tylko przenoszenia antygrawitacyjnego naszego ciała, ale też jakichś ciężarów. To nie muszą być takie ciężary jak strongmanów, prawda, ciężarowców. 30% ciężaru w stosunku do maksymalnego, który jesteśmy w stanie unieść, już bardzo efektywnie wpływa na obrót osteoklastów do osteoblastów, czyli tak naprawdę tej substancji kostnej. Ten ciężar już motywuje tak naprawdę nasze włókna wolno, szybko, uczciwie do określonej pracy i de facto uszkodzeń, które później organizm odbudowuje poprzez dostawę aminokwasów, co wpływa na to, że jesteśmy zwarci, jesteśmy proporcjonalnie zbudowani, mamy lepszy garnitur mięśniowy, jest lepsze przyłożenie poprzez ścięgna więzadła na torebki stawowe, pobudzenie tej proprorecepcji, tych receptorów czucia głębokiego, lepiej chodzimy, dynamicznie się odbijamy, mniejsze opory pokonujemy w stosunku do tych oporów zewnętrznych, bo jest to łatwiejsze. W związku z tym no, przekłada się to de facto na to jedno słowo zdrowie, po prostu zdrowie. Jak się tak słucha tych ciekawostek, to aż się chce studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. I teraz tak, no bo często jest tak, że ludzie mówią Akademia Wychowania Fizycznego, czyli dużo ćwiczeń, tylko ćwiczenia. Okazuje się, że to również ogrom wiedzy. No właśnie, to są studia specyficzne, prawda? Znaczy, słowo specyficzne może być dwojako odbierane. Jeden pozytywny i pejoratywny. No tak. Ja mówię, że to są wyjątkowe studia. Wyjątkowe studia, ponieważ jak rzadko które łączą w sposób holistyczny sferę ciała, sferę ducha i sferę intelektu. A no właśnie. Także to jest ten obszar taki bardzo istotny, ponieważ te studia gwarantują właśnie uzyskanie tej kompetencji, tej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, które łączą się z człowiekiem, ale nie tylko z nami, bo to jest kwestia oczywiście opanowania wiedzy anatomicznej, fizjologicznej, biochemicznej, biomechanicznej, wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, ale jest tak naprawdę to wszystko, co tworzy pełne spektrum takie dotyczące i tych obszarów humanistycznych, ale jednocześnie tych biologicznych, ale jednocześnie to wszystko jest poparte właśnie tą aktywnością. I to nie tylko aktywnością dla samej aktywności. Tą aktywność się interpretuje. Ją się odpowiednio tak naprawdę tutaj rozkłada na czynniki pierwsze ze wskazaniem. Co ci daje wysiłek w pierwszej strefie przemian tlenowych? Co ci daje wysiłek w strefach beztlenowych kwasu mlekowej czy niekwasu mlekowej? Co wynika z takiego czy innego zaangażowania tych czy innych hormonów pod wpływem takich obciążeń? Czyli zdobywamy wiedzę bardzo szeroką, którą przekładamy później na co? Na pracę trenerską. No instruktorską, pracę nauczyciela wychowania fizycznego, bo ten nauczyciel wie, że tak naprawdę ta aktywność na wychowanie fizyczne to jest podstawa. Popatrzcie Państwo, jak wygląda w tej chwili podejście, prawda, do wychowania fizycznego, tak, które od lat no, gdzieś tam degraduje no, niestety tych nauczycieli, prawda, mówi się o nim, że to są ficholocy, prawda, tak no właśnie pogardliwi. Florian Zaniecki, jeden z największych pedagogów, zresztą no, sympatyków kultury fizycznej, powiedział, że zaległości z matematyki, z fizyki, z geografii można odrobić w każdym wieku. Zaległości z obszaru kultury fizycznej są nie do odrobienia. Bo jeśli ktoś nie opanuje pewnych związków, takich znowu przyczynowo-skutkowych, między aspektami kondycyjnymi, koordynacyjnymi, mózgowi i to wszystko, co w obrębie całego organizmu, no to niestety w perspektywie tego życia dorosłego będzie miał przeróżnego rodzaju zaburzenia. I w wymiarze koordynacji ruchowej, a więc gorsze dystansowanie, gorsza równowaga, gorsze rozsypanie kinestetyczne, ale też tej równowagi nerwowo właśnie fizycznej, prawda, gdzie ten przepływ informacji między tymi receptorami czuciowymi, ruchowymi będzie ograniczony i on nigdy nie da tej satysfakcji, prawda, dotyczącej panowania nad ciałem. No to my mamy panować nad tym ciałem, nad tym naszym pojazdem. Tak. I ciało dostajemy jednorazowo, to znaczy taki pojazd, który ma nam służyć przez te, tak powiedziałem, 120 lat. Samochód można wymienić, mamy pieniądze, wymienimy rower, samochód, ciała nie wymienimy. W związku z tym my jesteśmy zobligowani, nie poprzez jakiś egocentryzm, tylko tak naprawdę pewną sprawczość, taką humanistyczną, o to, żeby dbać o to ciało. Prawda? Dbając o ciało, dbamy, tak jak powiedziałem, o te wszystkie procesy, które się rozgrywają na poziomie intelektualnym, są przecież bardzo tutaj wnikliwe badania mówiące o tym, że przekłada się ta aktywność na pobudzenie i tych ścieżek neuronalnych, lepszą sprawność ciała mocerowatego między jedną a drugą półkulą. Mnóstwo jest dowodów na to, że aktywność ma ogromny wpływ również na te procesy intelektualne, już nie wspomnę emocjonalne, bo no, jeśli mówimy tutaj o wyrzucie no, właśnie tych neurotransmiterów, które bardzo korzystnie wpływają na aktywność jądra migdałowatego, to jest to źródło naszych emocji, czyli pobudzenie dopaminy, fenyloetylaminy, bardzo istotnym też na poziomie seksualnym, podobnie jak oksytocyna, no to dlaczego nie mamy robić czegoś, co gwarantuje nam i radość, i spokój, i równowagę, i świadomość, że panujemy nad sobą, prawda, nad swoją fizycznością. Ale żeby zostać studentem Akademii Wychowania Fizycznego, to na dobry początek jakąś bazę trzeba mieć, prawda, bo nie zrobicie z kogoś sportowca, jeżeli ktoś jest, powiedzmy mówiąc brzydko, zapuszczony w tej sferze. Ja, to mówi Pan o sporcie, przepraszam, mówi Pan tak o sporcie. Bo o tych kierunkach typowo tak. Żebyśmy odróżniali sport. Nie?
Sport wyczynowy, ten sport, tak. który no, no, można było skitować jednym słowem wynik, prawda? Więc tak. mamy sport, czy mamy wyczynowców, mamy tych, te osoby, które myślą o sporcie, tym kwalifikowanym sukcesach sportowych, mamy sport masowy, ja mówię o sporcie masowym, to jest bliższy tak zwanej rekreacji. Tak. Czyli tym aspektem, który z jednej strony oczywiście uwzględniając to wszystko, co łączy się z aktywnością, ale też tutaj mówimy o tym aspekcie takim hedonistycznym, który nie łączy się z rywalizacją z kimś innym. Zresztą ja ciągle powtarzam, proszę Państwa, my, podobnie na wychowaniu fizycznym, uczeń, podobnie my jako osoby dorosłe, nie rywalizujemy z kimkolwiek. My rywalizujemy ze swoimi słabościami. Tak jak uczeń w szkole podstawowej nie może być zestawiany z innymi uczniami. On musi być zestawiany w odniesieniu do swoich osiągnięć na dziś. A skoczyłeś dzisiaj sobie pół metra, prawda? A następnego dnia skoczyłeś o 5 cm dalej. Bo ma satysfakcję, prawda? Że pokonał gdzieś tam jakąś przestrzeń, czy skoczyłeś wyżej. O kilogram ważysz mniej z punktu widzenia, powiedzmy, jakichś badań opartych na impedancji, obniżeniu tkanki tłuszczowej. I to są te sukcesy, to jest ten sport, ale w wymiarze biologicyzysów, który dotyczy nas. Ja rywalizuję ze swoimi słabościami, bo mówię, im więcej mam tych słabości, a paradoksalnie ludzie się przyzwyczajają do tych dodatkowych kilogramów, do tej zadyszki, no bo to nie jest proces rewolucyjny. On zachodzi w jakimś czasie, prawda? Ja robię takie zajęcia ze studentami, że zapraszam ich z plecakami. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Każdy ma przyjść z plecakiem. Jak wchodzimy do siłowni, to mówię, a teraz panie, do tych plecaków wsadzają sobie 10 kg, panowie 20 i zaczynamy robić rozgrzewkę. Oczywiście ten ciężar się nie rozkłada tak proporcjonalnie, tkanka tłuszczowa, ale nagle się okazuje, że ten balast, te 5, 10, 15 kg jest strasznym obciążeniem. Gdybyśmy się obudzili następnego dnia z takimi dodatkowymi 30 kg, no to myślę, że każdy by to odebrał jak opus Boży, jak no, jakąś apokalipsę, prawda? I coś by z tym chciał robić. A to jest proces, nie? To tak jak tracimy powolutku sprawność widzenia, sprawność jeśli chodzi o zmysły, przyzwyczajamy się do tego podobnie tutaj. Nie, nie musimy być stało, nie przyzwyczajamy się do tego. My temu stawiamy, prawda, tutaj ważnym separatum, bo przecież my musimy zrobić wszystko, żeby zachować jak najdłużej sprawność. No, skoro jest mnóstwo dowodów, gdzie bierze się pod uwagę ludzi, którzy przeszli ten Rubikon wiekowy ponad 100 lat i stwierdza się tam taką pewną zależność, taki wspólny mianownik, że te osoby mają taką masę w tym okresie ponad 100 lat, plus minus 2 kg najczęściej, którą miały w okresie tego prosperitum biologicznego 20-30 lat. No to już mówię, aha, czyli warto utrzymać taką masę przez całe życie, bo ona jest gwarantem, jak się okazuje, długiego życia. Drugi z czynników mówi o niskim poziomie insuliny. Więc niski poziom insuliny to znaczy, że tam nie ma nadmiaru takich cukrów, jakie dostarczamy organizmowi w tej chwili. Skoro gdzieś tam Polacy konsumują cukier na poziomie 500-550 gramów dziennie, a z punktu widzenia tych aspektów fizjologicznych wystarczyłoby około 80 do 100, prawda? To teraz pytanie, nie? Czy nie powinniśmy tutaj no, czerpać z tej wiedzy ludzi, którzy w taki czy inny sposób, przez nie teoretyczny, tylko taki na przypadkowy, intuicyjny, nie korzystają z takiej puli cukrów, a my jesteśmy tak naprawdę tymi cukrami zarzucani z każdej strony. Chrzan, musztarda, wędliny z cukrem, papierosy nawet z cukrem, prawda? Wszędzie, wszechobecny cukier. Tak. Dlaczego? Bo on tak naprawdę działa na jeden z najmocniejszych anabolicznych hormonów, czyli insulinę i w tym momencie ta insulina. Na zasadzie spirala insulina głód, w momencie, jak ten poziom cukru się po 30-40 minutach obniża, no prowokuje przy udziale podzgórza do kolejnej konsumpcji. No co będziemy konsumować? Coś, co nam przyniesie radość i nagroda. Jest pobudzenie serotoniny. Więc to jest ogromna nagroda za to, że zjedliśmy coś słodkiego. No przecież gro osób jest uzależnionych od tych słodkości, prawda? Więc no, o takich aspektach mówimy. No rzeczywiście, z tego co Pan mówi, to studiowanie na Akademii Wychowania Fizycznego to nie tylko przekazywanie wiedzy merytorycznej, ale też takiej filozofii życia i to jest takie bardzo fajne, dlatego myślę, że warto studiować. Ale jeszcze mam jedno pytanie. Pan jest absolwentem tego liceum naszego, strzelińskiego. Jak Pan wspomina pobyt w tej szkole? A może jak Pan wspomina zajęcia z wychowania fizycznego też? Tak, muszę powiedzieć, to akurat podkreślam z taką wielką wewnętrzną radością, że tutaj to wychowanie fizyczne, to w tej chwili oceniam z perspektywy osoby, no, która ma już pewną wiedzę na temat tego procesu, który z tym wychowaniem fizycznym się łączy. Mam świadomość, jakie efekty powinno się, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności, właśnie te kompetencje przekazywać. No i tutaj wspominam ten obszar bardzo pozytywnie, ponieważ wszyscy, że miałem szczęście do nauczycieli wychowania fizycznego, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez właśnie ogólniak, który jeszcze pamiętam, pana Henia, może teraz nazwisko mi wypadło, Pałka, Henia Pałka, była żona eks-dyrektora pani Grobelna, to z tymi osobami miałem wychowanie fizyczne, ono było na wysokim poziomie wszechstronności, no właśnie tutaj ten uczeń tym podmiotem, nie był przedmiotem, co jest tak istotne, żebyśmy traktowali tych uczniów, tych studentów nie przedmiotowo, tylko podmiotowo, więc
Ja się czułem tutaj bardzo podmiotowo. Zresztą dzisiaj po wielu latach, jak przekraczałem próg tego ogólniaka, to nie będę ukrywał, że serce mocniej zabiło. Gdzieś tam w ramach takich sentymentów pojawiła się taka ścieżka. Ta szkoła, twarz nauczyciela, nawet tutaj szukałem swojego zdjęcia na tablu, bo jestem rocznik 79, kończyłem w 79 roku, akurat z tego co wiem, był jakiś remont. Część z tych dokumentów w trakcie tego remontu uległo zniszczeniu. Tego swojego tablu nie znalazłem, ale jakby to pomijam, ponieważ jak wracam do przeszłości, to po pierwsze podkreślam wysoki poziom merytoryczny, który się z tym ogólniakiem łączył. Pamiętam pajągienie, biologię, że byłem na profilu biologiczno-chemicznym. No mówię tutaj też długo na ten temat. Tak. Natomiast to, co mam w swojej takiej wdzięcznej pamięci, to piękny stosunek nauczycieli do uczniów, taki właśnie mówię, i to przy wymiarze takim znowu całościowym, myślę o wszystkich, o samym gronie pedagogicznym. Jan Czachorowski, który rozwinął we mnie pasję do historii. Do dzisiejszego dnia jestem, bo odwiedzam tej mamy, byłem na cmentarzu, więc odwiedzam też jego grób, bo dla mnie to był jeden z większych tak naprawdę siewców wiedzy historycznej, z którym się w życiu spotkałem. Więc ogromne, takie bardzo pozytywne podejście do oceny merytorycznej, do murów tego ogólniaka. W tej chwili się dużo pozmieniało, więc wiadomo, że to są remontu, doskonalenia, udogodnienia. Chemię miałem w tym baraku, tam jest taki budynek, w tym w tej chwili, bo jakieś przychodnie się znajduje tutaj nieopodal, tak zapisali. Natomiast wspomnienia przewspaniałe. Wspaniali nauczyciele, oddani swojej pracy, pasjonaci. Ja to obserwuję też z punktu widzenia zawodu, który wykonuję. I mówię, no, piękni ludzie, miałem wielkie szczęście, że na takie osoby trafiły. Łatkowski, pan profesor Łatkowski, język polski, który zawsze podkreślał, zresztą w tragicznych okolicznościach zmarł. W drodze pamiętam do szkoły na pokój pierwszomajowy, bo przecież uczestniczyliśmy wszyscy w tych pokładach pierwszomajowych. Pamiętam, młody człowiek, 40 parę lat miał. Pani Kluska od języka polskiego, pan Łatkowski, który zawsze podkreślał, że nazywa się Ładykowski przez D, czyli od Ładu, a nie od Łaty, prawda? A, no tak. Właśnie tyle lat, 79 rok, nie wcześniej. Pamiętam, że ktoś przed moją maturą tutaj zmarł. Natomiast wspomnienia przepiękne dzisiaj zostały odświeżone. Jednocześnie, co mówię, w jaki sposób tak spłaszczyły tę przestrzeń. W momencie, kiedy skończyłem tą szkołę do dnia dzisiejszego, takie wrażenie, że wchodzę w tę samą orbitę energetyczną. Tacy sami, mili, otwarci, życzliwi ludzie. No, mam kontakty z różnymi szkołami, więc różnie to bywa. Natomiast od pierwszego telefonu mam wrażenie, że Państwo jesteście właśnie no, takimi ludźmi, których ta edukacja potrzebuje. Nie? Otwarty na drugiego człowieka, bo to jest podstawa. No. Jesteście bardzo życzliwi. Uczniowie, co jest też zaskakujące, wytrzymali z nami, z tą dwójką dość dużo tak w tej sali, bo wiem, jak ten mózg pracuje, że on się po tych 3 minutach już wyłącza. Widzę, jak nasi studenci też reagują. Także mnóstwo bardzo pozytywnych wspomnień i taka świadomość. Zresztą dzisiaj podkreśliłem na tym spotkaniu, nie? Żeby wszyscy tutaj ci uczniowie chodzili z wysoko podniesioną głową. Nie? Bo my się opieramy na przeróżnych rankingach, nie? Tak jak w Wrocławiu, ta najlepsza. Tak. Nie. Można naprawdę w Strzelinie, w mieście powiatowym, które mi się bardzo przykojarzy, tu się wychowałem, tu chodziłem do podstawówki, szkoły średniej, tu przyjeżdżam, mamy przy Zamkowej, więc u niej bywam. I mówię, w takiej miejscowości można tworzyć perełeczki, brylanty, bo tu jest pełno takich brylantów. I mówię, ludzie, moi drodzy, uczniowie, pamiętajcie o tym, jesteście niepowtarzalni. Wszystko, co chcecie, możecie zdobyć. To tak warszawiacy mówią, wola i ochota. Jeśli będziecie mieli tylko wolę i ochotę, tak naprawdę. I postawicie, stworzycie sobie pewną ideę, to reszta tak naprawdę będzie w wymiarze energetycznym, intelektualnym wam sprzyjała. I nie ma takiego miejsca, z którego nie moglibyście wyjść, osiągając szczyty. Jestem przekonany, że to, co mówiłem z taką nadzieją, że jak nie w tym roku, jako ten nowy rektor, będę mógł pasować w ramach immatrykulacji również na studentów Akademii Wychowania Fizycznego, no, uczniów z naszego, mówię naszego, bo to jest mój też ogólny, nie z naszego ogólniaka, nie teraz, to może za rok, w przyszłym roku. Nie? Także bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być, że mogłem się z Państwem spotkać. Nie? To wielkie dla mnie takie wyróżnienie, ale też no, wielkie takie wewnętrzne przeżycie, bardzo pozytywne, nie? Bo tak mi się czas zatrzymał. No, trochę od 79 roku minęło, ja wchodzę, te same mury, chociaż piękniejsze, i ci sami piękni ludzie, chociaż inni, nie? Ale ci sami piękni ludzie, otwarci na drugiego człowieka, którzy z pasją przekazują to, no, co jest istotą edukacji, co jest istotą wychowania. Nie? Także
jestem pod wielkim wrażeniem i też dziękuję za to przyjęcie dzisiejsze, takie piękne, otwarte. Już tu wstępnie z panią dyrektor rozmawiałem, że w listopadzie, bo pewnie wcześniej nie będę miał możliwości, ale będę chciał też w ramach takiej promocji też tej naszej uprzedniej, ja tych kontaktów, bo ja w tej chwili już tutaj to łączę, prawda? Z państwem się spotkać, żebyśmy mogli też żółwie porozmawiać, bo może będzie właśnie taka... No właśnie, to w sumie dziękujemy również za to spotkanie, dziękujemy, że pan się zgodził na udzielenie tego wywiadu. No ale jak już słyszę, nie jest to nasze ostatnie spotkanie, do tych ciekawych tematów na pewno jeszcze wrócimy. Życzymy wszelkiego powodzenia na tej, można powiedzieć, nowej drodze życia, tak, tego nowego rektorowania. Życzymy wszelkiego powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Tadeusz Stefaniak, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziękujemy pięknie. Dziękuję.